Dzień dobry. W programie Temat Tygodnia witają Państwa Piotr Pawłowski i Anna Wrzygowska. I witamy naszych gości. Monika Modła, zastępca dyrektora Centrum Kultury Stopień w Koszalinie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Stanisław Gawłowski, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, Panie Pośle. Dzień dobry Państwu. Panie dyrektor, chciałem Panią zapytać o to, jak Pani ocenia poziom zainteresowania ofertą kulturalną koszalinian, ale w ujęciu tego, co lubią, czyli które imprezy przyciągają ludzi i jakie są preferencje kulturalne koszalinian? Ja myślę, że zainteresowanie teraz jest bardzo duże wszystkimi imprezami w Koszalinie. W tej chwili to już mamy taki etap, że doszliśmy do tego poziomu, że zastanawiamy się, że chcielibyśmy gdzieś wyjść. Nie, że nic się nie dzieje, tylko właśnie mamy ten problem, że chcemy wyjść i zastanawiamy się, czego nie ominąć, na co warto pójść, bo tyle wydarzeń danego dnia się dzieje. Natomiast mieszkańcy Koszalina bardzo lubią festiwale. Festiwale, które praktycznie Koszalin festiwalem stoi. I tutaj można by powiedzieć, że co drugi miesiąc jakiś festiwal w naszym mieście się odbywa, bo jak tak liczymy wszystkie festiwale, począwszy od festiwalu Młodzi Film, Hansa Jazz Festival, Festiwal Generacja, Festiwal Ty i Ja, M-Teatr, to możemy powiedzieć, że festiwal akordeonowy, możemy powiedzieć, że co drugi miesiąc odbywa się w Koszalinie jakiś festiwal i frekwencja na tych festiwalach jest ogromna, więc mieszkańcy uczestniczą w tego typu wydarzeniach, chociaż w tych mniejszych, koncertowych, również chętnie. I co zaskakujące ostatnio, we wszystkich tych imprezach, które są nowe, czyli wszystkie nowe zespoły, które wchodzą na rynek polskiej muzyki. Ostatnio gościliśmy zespół Organek w naszym nowym klubie 105 i była pełna sala. Bilety wyprzedały się tydzień przed koncertem, co jest po prostu niesamowite. Więc myślę, że mieszkańcy mają teraz tak duży wybór, ponieważ nie tylko Centrum Kultury, ale trzeba tutaj powiedzieć, że organizatorami imprez jest Bałtycki Teatr Dramatyczny, Muzeum, Biblioteka, koszalińskie puby, to trzeba też powiedzieć, które uczestniczą bardzo mocno w życiu kulturalnym i Inferno, Kawałek Podłogi, Centrala Artystyczna. Oni wszyscy dają ten kawałek muzyki, który też jest wydarzeniem w Koszalinie. Także tu mieszkańcy mają naprawdę ogrom wyboru w tym, co mogą teraz wybrać w koszalińskiej kulturze. Panie pośle, Pana zdaniem oferta kulturalna może wspierać rozwój, promocję Koszalina? Nie tylko może, ale musi. Kilka dużych imprez, o których wspomniała pani dyrektor, ma taką rangę imprez, które wspierają i promują miasto na zewnątrz. Są te festiwale, które są już zakorzenione od lat, no, kabareton. Festiwal kabaretów, które przecież nie pamiętam, która edycja, realizowana przez osoby prywatne, ale za każdym razem transmitowana w telewizji. 20 lat. 20 lat. I 20 lat Koszalin istnieje w Polsce jako miejsce, w którym odbywają się tego typu wydarzenia. Festiwal Na Fali. Teraz dokładnie w Koszalinie odbywa się Festiwal Ludzi, również realizowany przez instytucje prywatne, a więc świetna oferta instytucji publicznych, CK 105 Teatru czy Filharmonii z jednej strony i z drugiej strony oferta instytucji prywatnych, klubów, teatru Muza, teatru Dialog. To wszystko razem rzeczywiście się pięknie wypełnia i powoduje, że miasto Koszalin jest rzeczywiście takim centrum życia kulturalnego dla całego regionu. Platforma Obywatelska w swoim wyborczym programie proponuje nowe zasady finansowania kultury. Kodeks sponsoringu kultury. Co to takiego? Tak naprawdę o to chodzi, żebyśmy nie tylko dali szansę dostępu do pieniędzy instytucjom publicznym, bo one rzeczywiście w dużej części są wspierane już z budżetów publicznych i tych samorządowych i krajowego, ale żebyśmy też dali szansę rozwoju jeszcze lepiej tych instytucji kultury, które mają wymiar prywatny. Bardzo dużo takich instytucji powstało, również w Koszalinie. I one bardzo często mówią tak, robilibyśmy jeszcze lepszą imprezę albo robilibyśmy kulturę na dużo wyższym poziomie, nie tylko taką ludyczną, ale niestety tego się nie da sfinansować z takich wymiaru komercyjnego. W związku z tym bez wsparcia z pieniędzy publicznych wiele tych wydarzeń pewnie by się nie odbyło albo się nie odbędzie. Stąd pomysł na zmianę, na szukanie dodatkowego źródła finansowania również w takim wymiarze prywatnym. Ale tu mówimy tylko o wydarzeniach, czy mówimy też o takich prywatnych przedsięwzięciach? Bo do głowy mi przychodzi Muzeum Wysockiego w Koszalinie.
również prywatne przedsięwzięcia, bo to jest kategoria, kto jaką ofertę przedłoży. To jest ocena przez ludzi, którzy rzeczywiście tym się zajmują. Jeżeli na końcu okaże się, że Muzeum Wysockiego, prywatne muzeum de facto, które ma już swoją pozycję i w mieście, i w regionie, i w Polsce. Ma swój festiwal, przyciąga całe mnóstwo ludzi tutaj do Koszalina, zostanie uznane jako instytucja, którą warto wspierać, to wsparcie również z budżetu krajowego się pojawi. Nie od dziś mówi się, że takie połączenie biznesu i kultury, biznesu i sztuki to jest dobre połączenie, ale tak się zastanawiam, jak spowodować, żeby przedsiębiorcy chętniej dawali pieniądze na kulturę. To też jest kwestia czasu. Myślę, że niezbyt odległego. Przez lata przedsiębiorcy niezbyt chętnie w ogóle sponsorowali cokolwiek. I to też było zrozumiałe, bo nie chcieli finansować ani przedsięwzięć w wymiarze kulturalnym, czy sportowym, czy różnych wydarzeń społecznych, a dlatego, że inwestowali w własne firmy, rozwijali własne firmy. Dzisiaj dużo chętniej sięgają do własnej kieszeni, dużo chętniej uczestniczą w różnego rodzaju akcjach. To ma często związek z promocją własnej firmy, własnego loga, własnego produktu, który jest dostępny na rynku, ale z drugiej strony być może trzeba jeszcze szukać rozwiązań i zachęt w wymiarze podatkowym, takim, które będą powodować, że przedsiębiorcy po prostu będzie się to opłacać. Może nie tyle będzie zyskiwał, ale nie straci w tej części podatkowej. Panie dyrektor, a jak to wygląda w CK 105? Bo często na plakatach widzimy ten na dole taki pasek, na którym jest nawet kilkadziesiąt logotypów różnych firm. To są sponsorzy. Jak te rozmowy przebiegają? Jak udaje wam się pozyskać sponsorów na duże imprezy? Centrum Kultury ma już swoich takich stałych partnerów, z którymi współpracuje przy właśnie dużych festiwalach, takich jak Festiwal Młodzi Film czy Hansa Jazz Festival. Mamy swoich strategicznych sponsorów i nie są to trudne rozmowy, ponieważ te festiwale już są na rynku, pokazały swoją rangę. Są to jedne z większych festiwali w Polsce, można powiedzieć. I oczywiście pozyskujemy te pieniądze również na mniejsze imprezy. Ale tu trzeba też wspomnieć, że Centrum Kultury, myślę też inne jednostki, piszą bardzo dużo wniosków. Pozyskujemy pieniędzy z zewnątrz, czyli z ministerstwa. I tutaj też ukłony w stronę pana posła, bo to właśnie dzięki temu, że mamy taką pomoc, że możemy korzystać z tych środków, że czasami nam podpowiada pan poseł, napiszcie, bo pojawia się nowy projekt, trzeba napisać o dodatkowe pieniądze. Bo to wspieranie jest potrzebne. To wspieranie jest bardzo potrzebne, ponieważ my też nie jesteśmy w stanie łapać tych wszystkich nitek. Ktoś, kto jest tak bardzo blisko tego wszystkiego, wie, kiedy jaki program rusza, gdzie można pod daną inwestycję czy program kulturalny napisać, też nam podpowiada, tak za to dzisiaj serdecznie dziękujemy. My jako Centrum Kultury musimy powiedzieć też, że prezydent miasta nie szczędzi na kulturę. W związku z powyższym też odbywa się tyle imprez w Koszalinie. My co prawda mamy 48% dotacji, resztę wypracowujemy sami właśnie przez pozyskiwanie środków, prowadzenie działalności gospodarczej czy pisanie wniosków, ale na chwilę obecną my nie narzekamy. Mamy swoich partnerów, mamy swoich sponsorów. Za to serdecznie dzisiaj tutaj wszystkim dziękuję. Panie pośle, Platforma mówi o tym, że chce, aby w najbliższych latach kultura była, tu cytat, stale obecna w życiu publicznym Polaków. Ona jest coraz bardziej obecna i to widać. Panie dyrektor to potwierdza. Ale chciałem zapytać, co zrobić, żeby ta kultura była dostępniejsza również jakby z drugiej strony problemu, czyli od strony cen biletów. Tego typu wsparcie się też już pojawiło w tej części dotyczącej cen biletów, bo różnego rodzaju karty, karta dużej rodziny, karta senioralna, cała polityka senioralna, to są różnego rodzaju zwolnienia i ulgi dla osób, które uczestniczą w tych programach. I to już jest zachęta, ta karta senioralna, cała polityka senioralna, to również jest nakierowanie na dostępność do kultury, kultury wysokiej, instytucji kultury. Ceny biletów często właśnie stanowią takie ograniczenie i to się, cały proces został już uruchomiony. On jeszcze nie wszedł w całości w życie, bo to proszę też pamiętać, że my przez lata koncentrowaliśmy się na bardzo często infrastrukturze, bo pamiętam taki moment nawet tutaj w Koszalinie, gdy podejmowaliśmy decyzję o budowie siedziby Filharmonii. Wiele osób mówiło, zbędna inwestycja, te nieszczęsne dyskusje na sesji Rady Miejskiej kompromitujące niektóre osoby, które się wtedy wypowiadały, że to jest zbytek, że to jest niepotrzebne, że będzie świeciła pustkami. No, to nie było tak dawno. I okazuje się, że Filharmonia Koszalińska gra kilkadziesiąt razy w roku.
60-70 razy w porównaniu Słupska niecałe 30 i nie można kupić biletów, że jest tak dużo chętnych osób, nie tylko z miasta, ale z regionu, które przyjeżdżają tylko i wyłącznie po to, żeby uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych koszalińskich, w Filharmonii, w wydarzeniach realizowanych przez Centrum Kultury czy inne instytucje miejskie. Ale to tylko i wyłącznie udowadnia, że musimy zbudować bazę, dobrą infrastrukturę, dać szansę oczywiście ludziom, którzy zajmują się animacją, organizują to życie kulturalne tutaj w Koszalinie i na koniec stworzyć instrumenty zachęcające te osoby, które z różnych powodów same nie są w stanie sobie zapłacić za bilet. Czyli tak jak powiedziałem, duże rodziny, osoby starsze. To nie o to chodzi, żeby wszyscy mieli za darmo, bo to też nie o to chodzi, żebyśmy z budżetów, z podatków osób płacili innym, dopłacali do biletów, ale te instrumenty zachęty już są. Jeszcze go chciałem, panie dyrektor, zapytać właśnie o jak dużo jest imprez organizowanych w Koszalinie, ma pani na pewno taką orientację, ale także przez CK, na które jest wstęp wolny albo takie ceny, no powiedzmy, na kieszeń każdego. To jest pierwsza sprawa. A drugą chciałem zapytać, jak dużo osób korzysta z oferty w skali roku tego, co robi CK 105? Znaczy ja muszę, najlepiej na takie pytania odpowiadają statystyki. Ja muszę tutaj powiedzieć, że ostatnio zrobiłam sobie taką statystykę w obrębie ostatnich 4 lat. I w roku, muszę powiedzieć, że w roku 2010 Centrum Kultury organizowało 96 imprez. Natomiast na koniec 2014 roku zorganizowaliśmy 298 imprez. To już pokazuje, jak wzrosło zainteresowanie, bo my też robimy te imprezy nie po to, żeby po prostu statystyki szły w górę, tylko po to, że jest zainteresowanie wydarzeniami kulturalnymi. Do czerwca tego roku zrobiliśmy już 170 imprez, czyli też będzie więcej niż w poprzednich latach. Jeżeli chodzi o ceny biletów, my staramy się zawsze dopasować to do kieszeni widza. U nas ceny biletów kształtują, większość imprez jest darmowych. To trzeba sobie powiedzieć. Na przykład cały Festiwal Młodzi i Film. Cały Festiwal Młodzi i Film. Dni Koszalina. Teraz na przykład przy Hansa Jazz Festival, na który serdecznie Państwa zapraszam. Pierwszy koncert Nikola Kołodziejczyk w naszej pięknej filharmonii jest koncertem za darmo. Wejściówki są do odbioru w kasie Kina Kryterium. Tu nawiązaliśmy współpracę z naszym koszalińskim hospicjum. Ta współpraca nam się układała za symboliczną złotówkę. Każdy może wejść na koncert, jeżeli będzie czuł taką potrzebę i będzie chciał wspomóc hospicjum. Ale koncert jest za darmo. Pozostałe koncerty są w cenie 10 zł. To jest tak zwana kwota porządkowa, tylko aby uporządkować salę, żeby każdy mógł wcześniej sobie zarezerwować bilet, skorzystać z internetu, z tej bazy internetowej. Także te ceny biletów nie są cenami zaporowymi. Jeżeli chodzi o seniorów, my dla seniorów mamy wejścia za darmo na wszystkie imprezy. Teraz powstaje nowy projekt, w związku z tym, że październik jest miesiącem seniorów. Odbywa się koncert Filharmonii, przecież organizowany przez Filharmonię Koszalińską i Fundację Pokoloru Świat. Dwa koncerty, Sława Przybylska, koncert zespół No To Co. To też są koncerty za darmo dla seniorów w Koszalinie. My organizujemy taką imprezę na koniec miesiąca, 28 października. Nowy projekt Wspomnienia przy karaoke, przy żywym będzie. Będzie można 1,5 godziny spędzić w swoim towarzystwie przy kawie i dobrze się bawić. To też będzie cykl imprez dla seniorów. I muszę powiedzieć tutaj, że seniorzy są taką grupą bardzo aktywną w Koszalinie. Uczestniczą w wielu imprezach kulturalnych i są taką naszą bazą i takim napędem do organizowania jeszcze więcej imprez właśnie dla nich. Niedawno była w Koszalinie minister Omilanowska i w rozmowie z dziennikarzami wyszedł temat kultury tak zwanej wysokiej, no bo wiadomo, że łatwiej zapełnić amfiteatr na kabareton niż przyciągnąć ludzi na operę na przykład. Tak? Choć w Koszalinie to się nie sprawdza. No właśnie, niby nie, ale właśnie pani minister mówiła właśnie w rozmowie z dziennikarzami o tym, że no konieczna jest taka dyskusja, co zrobić, żeby chętniej Polacy korzystali właśnie z oferty kultury wysokiej. Co zrobić? Ja nie mam takiego wrażenia, że w Koszalinie ludzie nie chcą korzystać z kultury wysokiej. Wspominałem już o Filharmonii, to jest jednak kultura wysoka i proszę zauważyć, rozpoczyna
zaczyna się sezon filharmoniczny, sezon artystyczny i proszę kupić bilet na najbliższe przedstawienie. To jest niemożliwe. Znaczy, w momencie, gdy startuje sezon, bilety są sprzedane z wyprzedzeniem 2-3-miesięcznym. To oznacza, że ludzie coraz częściej chcą mieć dostęp do kultury wysokiej. Być może w różnych ośrodkach to też różnie bywa, bo w tych ośrodkach większych dużo większa oferta jest i być może tam tego typu problem się pojawia, ale ja nie mam takiego przeświadczenia, że w Koszalinie to jest problem. Brak chętnych. Być może również dlatego, że my tutaj mamy dobre szkolnictwo średnie. Być może dlatego, że ta i szkoła muzyczna, i szkoła plastyczna, oni jednak w dużej części uczą ludzi, młodych ludzi, korzystania z usług dotyczących kultury. I Koszalin pod tym względem rzeczywiście się wyróżnia, ale to jest budowanie pewnej postawy od pewnie tych najmłodszych pokoleń, zachęcanie do korzystania z różnego rodzaju ofert, tych czasami takich, które mają na początek wymiar czysto ludyczny, takim imprez masowych, ale na koniec znacząca część tych osób powie sobie, ok, może warto pójść do teatru, może warto pójść do filharmonii, może warto pójść na przedstawienie operowe, że może warto skorzystać z tego typu usługi, bo pewnie wszyscy to często słyszymy od osób, które nigdy nie były w filharmonii czy w teatrze. Nie, to nie jest rodzaj muzyki albo wydarzenia dla mnie. I osoby idą po raz pierwszy i mówią, Jezu, to jest jednak dla mnie. A jednak, to ja też, ja świetnie się tam czułem, ja to przeżywałem. Więc być może trzeba dać szansę różnym ludziom, żeby po raz pierwszy skorzystali z tej oferty. Choć, tak jak powiedziałem, w przypadku filharmonii to trochę problematyczne, bo obłożenie jest ogromne. Pani dyrektor, jaki będzie przyszły rok w kulturze koszalińskiej? Przyszły rok to przede wszystkim 750-lecie miasta Koszalina, ale również 40-lecie Centrum Kultury. I tutaj szykujemy już gro nowych, ciekawych, innych wydarzeń. Pierwszym koncertem w ramach 40-lecia Centrum Kultury już 15 stycznia, ale nie będę zdradzała tutaj, co to jeszcze będzie, ponieważ mamy przygotowanych bardzo dużo niespodzianek. Szykujemy ciekawy, inny rok po to, żeby mieszkańcy wspólnie z nami mogli świętować i lecie Centrum Kultury, a przede wszystkim 750-lecie miasta Koszalina. Powiedzmy też o tym, że to jest trzyletni cykl świętowania 750-lecia i właśnie na 2016 rok to jest jakby przekazanie pałeczki kulturze. Czyli to tak. Będzie rok, w którym będziemy mogli zobaczyć więcej i pełniej to, co się dzieje w Koszalinie. 750-lecie faktycznie świętowaliśmy 3 lata. Trzeci rok będzie ten rok 2016. Jest to rok kultury. I właśnie dlatego szykujemy gro dużych wydarzeń, które mieszkańcom na pewno się spodobają. Będą to inne wydarzenia, inni artyści, inne grupy sprowadzane tak, żeby ten rok różnił się od poprzednich lat świętowania. Panie pośle, jeździ pan po regionie, zna pan ofertę kulturalną bardzo wielu instytucji, począwszy od Filharmonii Szczecińskiej choćby, która jest zupełnie nowa. Jak pan ocenia w skali całego województwa naszą ofertę? Nie mamy się czego wstydzić. Rzeczywiście to jest tak, że choćby Szczecin posiada operę, Teatr Polski, dobra, bogata oferta, filharmonia, która dzisiaj w Szczecinie słynie nie tyle z dobrej muzyki też, ale przede wszystkim z obiektu, bo to jest obiekt, który zdobywa nagrody w skali europejskiej. Ale my naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Oferta koszalińska, oferta kulturalna koszalińska jest na dobrym poziomie. Rzeczywiście niektóre wydarzenia wyrastają ponad region. Te festiwal M-Teatr czy festiwal Młodzi Film mają dokładnie taką rangę już krajową. To są wydarzenia kulturalne, o których się mówi w Polsce i bardzo dużo osób mówi, wiesz, trzeba do ciebie jechać, bo macie tam fajny festiwal i warto zobaczyć, albo warto uczestniczyć, albo warto spotkać się z ciekawymi ludźmi, którzy w tym czasie przyjeżdżają do Koszalina. A więc to jest już marka, którą miasto Koszalin sobie wypracowało przez ostatnie lata. Nie możemy jeszcze nie powiedzieć o czytelnictwie, skoro o kulturze mówimy, no bo to jest zupełnie inna bajka i tutaj nie jest tak wesoło. Minister Milanowska też mówiła właśnie o tym, jak zrobić, żeby ludzie czytali noblistów na przykład, a nie
podrzędne. To też jest budowanie przyzwyczajenia i marki. Prezydent Komorowski rozpoczął taki w Polsce cykl czytania polskich arcydzieł literackich. To jest trochę pokazanie, że warto sięgać do literatury polskiej i czytać i uczyć się, bo czasami te myśli, które tam są, one są uniwersalne i niezależnie od wieku, okresu i czasu warto sięgać do tej literatury. Ale to jest rzeczywiście problem. Znaczy, my mamy w Koszalinie dobrze zbudowaną i bibliotekę miejską, ma swoje filie, dobrze rozmieszczone po całym mieście, ale i pewnie w stosunku do innych gmin możemy powiedzieć, mamy lepsze czytelnictwo, ale to nie jest powód do zadowolenia i nie ma pewnie prostej odpowiedzi. Jak zachęcić ludzi do czytania książek, jak sięgać do tej tradycyjnej książki w dobie, gdzie większość osób przenosi się do internetu, gdzie częściej i chętniej oglądamy szybkie, krótkie informacje, filmiki, zwłaszcza młodzi ludzie. Jednozdaniowy przekaz mówi im więcej niż piękna, gruba książka. No, nie ma prostej odpowiedzi. Ale politycy też się włączają na przykład w akcję Cała Polska czyta dzieciom. Bardzo tak jest, bo to jest jeden ze sposobów uczenia sięgania do książki. Dziecko kształtuje swoją wyobraźnię, czytając książkę albo gdy rodzice, albo politycy, nieważne, kto czyta dzieciom jakąś bajkę, jakąś opowieść, bo to naprawdę ma też kolosalny wpływ na rozwój. Pani doktor, wspomniała Pani o tym, że seniorzy chętnie korzystają z oferty kulturalnej, ale tak naprawdę przyszłość odbiorcy kultury jest w ludziach młodych. Jakie jest ich zainteresowanie? Czego oczekują? W jakich imprezach uczestniczą? Oczywiście, tak jak wspomniałam, my też otwieramy się na tego typu działania. Powstał nowy klub 105, który mamy u siebie w CK. Cieszy się dużym zainteresowaniem. Co miesiąc mamy nowy zespół. To są nowe zespoły. Często to jest praca zespołowa u nas też w Centrum Kultury. Trudno powiedzieć, że ja w tej chwili powiem, czym się interesuje młodzież. To właśnie młodzi ludzie wybierają młode zespoły, które są na tak zwanym czasie. Czyli właśnie jest ta doba internetu, komórek, wszystkich tych zespołów zamieszczanych. Wiedzą, co jest grane. Wiedzą, co jest grane. YouTube działa, wszyscy wiedzą, jakie zespoły są na czasie. I też u nas ta młoda załoga, ten cały zespół wybiera koncerty, które cieszą się później zainteresowaniem. Tak jak wspomniałam wcześniej, niedawno Organek, który był w klubie, a już w niedzielę zapraszam na zespół Domowe Melodie. Panie pośle, na koniec pytanie. Część instytucji koszalińskich to instytucje finansowane przez Urząd Marszałkowski. Parę lat temu jeszcze było takie zagrożenie, że no, w związku z jakimiś tam animozjami między Koszalinem a Szczecinem do kasy tych instytucji finansowanych przez Urząd Marszałkowski, naszych, będzie mniej pieniędzy docierać. Jest równowaga? To są instytucje prowadzone przez miasto i kilka lat temu jeszcze, gdy trochę inna koalicja rządziła w sejmiku, te instytucje nie były wspierane przez samorząd województwa. Myślę tutaj o Teatrze, Bałtyckim Teatrze Dramatycznym i o Filharmonii Koszalińskiej. Kilka lat temu Platformie właśnie udało się zmienić podejście do tych instytucji, bo te instytucje mają nie tylko wymiar lokalny, miejski, to są instytucje o znaczeniu regionalnym. One nie tylko zapraszają mieszkańców z całego regionu do siebie i mieszkańcy Szczecinka, czy Darłowa, czy Białogardu przyjeżdżają na spektakle do tych instytucji, ale często, bardzo często same jeżdżą z własnymi projektami, czy do Kołobrzegu właśnie, czy do Szczecinka. Marszałek województwa uznał, że warto w związku z tym te instytucje wspierać z własnego budżetu, a więc ciągle organem założycielskim tworzącym jest samorząd miasta, ale budżet województwa dokłada do tych instytucji z własnych pieniędzy, patrząc przez pryzmat ich znaczenia. Natomiast marszałek ma swoje instytucje kulturalne w Szczecinie i tej takiej prostej równowagi nigdy nie będzie, bo on, jak to jest jego, to on zawsze w pierwszej kolejności, one mają znaczenie wojewódzkie, bo czy to jest Książnica Pomorska, która spełniła nadzór nad pozostałymi bibliotekami w regionie, czy to jest zamek w Szczecinie, którym de facto pełni rolę takiego wojewódzkiego domu kultury, czy teatr polski,
Kaczmarski, który no, trochę też inną rolę wypełnia, no, one w trochę innym wymiarze się pojawiają. Opera, no, opera jest tylko jedna w regionie, więc trudno tutaj mówić o równowadze, ale dla mnie najważniejsze jest to, że nasze koszalińskie instytucje zostały przez marszałka zauważone, iż są finansowane z budżetu województwa i czasami słyszę głosy opozycji, która mówi, szkoda na to pieniędzy, bo to są instytucje miejskie, koszalińskie, w związku z tym my nie finansujmy tych przedsięwzięć, ale odpowiedź marszałka zawsze jest jednoznaczna. Te instytucje mają wymiar regionalny i my chcemy im pomagać. Monika Modła, zastępca dyrektora Centrum Kultury Stopień w Koszalinie, Stanisław Gawłowski, poseł Platformy Obywatelskiej, byli naszymi Państwa gośćmi. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Dziękujemy bardzo. Państwu również dziękujemy. Do zobaczenia za tydzień. Kłaniamy się. Do widzenia. Do zobaczenia.